10 stycznia wspominamy świętą Leonię Franciszkę Aviat, dziewicę. Leonia urodziła się w Sézanne w północnej Francji 16 września 1844 roku jako córka właściciela sklepu z delikatesami. Ochrzczono ją następnego dnia w kościele parafialnym. Pozycja społeczno-materialna ojca pozwalała jej na naukę. Rozpoczęła ją w wieku 11 lat w Troje, w szkole z internatem prowadzonym przez siostry Wizytki. Przebywała tam przez 5 lat. Wielki wpływ na życie duchowe Leonii wywarła siostra przełożona, Maria de Salle-Chapie i błogosławiony ksiądz Ludwik Brissona. Gdy Leonia wróciła do rodzinnego domu, oznajmiła rodzicom, że chce zostać siostrą zakonną. Miała wtedy 16 lat. Wywołało to wielki sprzeciw, gdyż ojciec już planował jej małżeństwo z bogatym mężczyzną. Leonia odprawiła rekolekcje, by rozpoznać wolę Bożą, a siostra Maria i ksiądz Ludwik, których znała ze szkoły, poradzili jej podjąć decyzję w wieku 21 lat. Leonia czekała, ale w tym czasie dojrzewało jej pragnienie życia zakonnego. Jedną z inspiracji była jej wizyta w fabryce w Sézanne, w której naprawiano i produkowano okulary. Widok młodych ludzi ze wsi, zupełnie nieprzygotowanych do życia w mieście, pracujących w urągających warunkach i zazwyczaj bezdomnych, zachęciło ją do okazania im konkretnej pomocy. Ten sam problem widział ksiądz Ludwik i zwrócił się do niej z prośbą o współpracę. Miała 24 lata, gdy 30 października 1868 roku wraz z księdzem Ludwikiem założyła siostry Oblatki świętego Franciszka Salezego, które miały czuwać nad edukacją dziewcząt. Siostra Franciszka od Franciszka Salezego, takie imię przyjęła Leonia, założyła w Paryżu szkoły parafialne, żeńską szkołę z internatem i pomagała robotnikom, zwłaszcza młodym. Pracowała bardzo ofiarnie i gorliwie, często ponad własne siły. Mówiła: „Panie, należy do Ciebie, uczyń ze mną, co Ci się podoba”. Utworzone zgromadzenie rozwijało się prężnie, ale siostry Franciszki nie ominęły różne cierpienia duchowe. Z powodu nasilającej się we Francji niechęci do kościoła katolickiego przeniosła swoje zgromadzenie do Włoch, do Perugii. Tam zmarła 10 stycznia 1914 roku z powodu zapalenia oskrzeli. Święty Jan Paweł II kanonizował założycielkę Zgromadzenia Sióstr Oblatek Świętego Franciszka Salezego 25 listopada 2001 roku w Rzymie. Wtedy Ojciec Święty mówił o niej w homilii. Liturgia dzisiejszej niedzieli przypomina nam także wezwanie proroka Izajasza – głosić dobrą nowinę ubogim. Matka Franciszka od Świętego Franciszka Salezego Aviat usłyszała to wezwanie i poświęciła swoje życie wychowaniu francuskiej młodzieży robotniczej, oddając się na służbę bliźniemu, tak jak nauczył ją Kościół. Uczyniła to w duchu doskonałego wyrzeczenia, zgodnie ze swoją dewizą do końca zapomnieć o sobie. Jej zgromadzenie może się radować ze swej założycielki, która idąc śladem świętego Franciszka Salezego potrafiła złożyć swoje codzienne życie w ręku Boga, ze spokojnym zaufaniem i w przekonaniu, że należy wszystko czynić z Bogiem, a nic bez Niego. Ta ufność pozwoliła jej przetrwać próby, które nie zostały jej oszczędzone. Jakże moglibyśmy nie dziękować za świadectwo, które nam pozostawiła? Zjednoczenie z odkupieńczą ofiarą Chrystusa przez codzienną praktykę wyrzeczenia się siebie oto główny motyw życia matki Aviat. Jej jedyne pragnienie to, jak mówiła, być niepozornym narzędziem w ręku Boga. Niech ona napełni nas zapałem i odwagą, każdego z nas, ale przede wszystkim swoje duchowe córki, Oblatki świętego Franciszka Salezego, aby mogły dawać świadectwo, którego żąda dziś Chrystus. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie świętej Leonii Franciszki. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. wszyscy święci, święte Boże.